Co to znaczy szczęśliwe miejsce do życia? Miejsce, w którym możemy żyć i rozwijać się. Suwałki, do których nasze dzieci wrócą i będą mogły godnie żyć ze swymi rodzinami. Suwałki to moje rodzinne miasto. Bardzo zależy mi, by zmieniły się na lepsze. Wybór na prezydenta, kandydata Prawa i Sprawiedliwości gwarantuje Państwu udział w dobrej zmianie. Drogowe wyczyny pijanych kierowców budzą przerażenie, ale są wśród mieszkańców tacy, którzy widząc pijanego kierowcę nie przechodzą obojętnie obok sytuacji, która może zakończyć się tragedią. W sobotni wieczór na ulicy Raja doszło do obywatelskiego zatrzymania 31-letniego kierowcy. Policja, która została wezwana na miejsce zatrzymania, do rąk dostała i kluczyki do auta, i pijanego w sztok kierowcę. Okazało się, że w wydychanym powietrzu zatrzymany mężczyzna miał 3,3 promila alkoholu. Stracił oczywiście prawo jazdy, a niebawem stanie przed sądem. Podobny los spotka 23-latka, który w niedzielę został zatrzymany do kontroli drogowej. Poruszał się skuterem. Ten młody mieszkaniec Suwałk również nie pożałował sobie. Policyjny alkomat wskazał wynik ponad 2 promili alkoholu w wydychanym powietrzu. Wyniki pomiaru trzeźwości obu miłośników jazdy na podwójnym gazie jednoznacznie kwalifikują ich wyczyny jako przestępstwa, za które sąd może wymierzyć im karę sięgającą nawet 2 lat pozbawienia wolności.